Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony jak zwykle Pan Dolar, a to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Dying Light. Ostatnio rozmawialiśmy tutaj z chujowym Hubim, który dał nam wskazówkę co do Łazarza. Dzisiaj udamy się do Mai, spróbujemy ją znaleźć i wypytać o Kastet. Kastet komendanta Lucasa, który został zamordowany i którego mordercy musimy znaleźć, ażeby przepuścili nas do centrum. Jest to nasze zadanie fabularne oczywiście. Czekajcie, spróbujemy tego zombiaka zajść od tyłu. Albo nie zachodźmy go od tyłu, wypróbujemy sobie na nim naszą nową broń. Pyk 2, pyk 3. Gdzie on wyleciał? Co tu się stało? Halo? Przeszukajmy te zwłoki. Dobra, i mamy tutaj zarażonego. Myk! Ty dostał te obrażenia od wybuchu, dobra. Podoba mi się ta broń, szczerze mówiąc. Myślę, że cię dorwę, kolego. Mamy tutaj nową aktywność poboczną, którą wam jeszcze nie pokazywałem. Czyli złapanie przestępcy, który napadł na człowieka i go okradł. Jeżeli go złapiemy, to możemy zgarnąć jego fanty. Mołotow, alkohol, aspiryna i parę innych tutaj fajnych bajerów nam się trafiło. To oczywiście zgarniamy i mamy tu opuszczony sklep. Więc spoko, ale ja miałem jeszcze plan właśnie odkrycia tego wiatraka, który tutaj jest. Żartujesz sobie? Chyba coś znalazłem. Czy to może być coś groźnego? Ruchy, ruchy, ruchy. Czekajcie, spróbujmy ich. Pora na zemstę! O kurde! Spadł wa... Co, kumpli wzywasz? Spadaj, patrzcie jak poleciał. Widzę, że mam mało HP. I już się leczymy. Tu włócznia była, mogłem w sumie ją użyć. Mamy tutaj łupy. Więc zbierzemy sobie. Jakaś taka kryjówka bandytów poboczna. Zawsze spoko przeszukać. Szansa na cenne przedmioty i materiały do craftingu. Tu mamy jednego. I gdzie ten drugi nasz kolega serdecznie wylądował? Nie mam pojęcia, więc olejmy ten temat. Takie aktywności też warto od czasu do czasu sobie zrobić, jak sobie biegamy. A że wczoraj był odcinek stricte fabularny, to dzisiaj może mogliśmy sobie pozwolić na taką odskocznię. O, i widzę, że noc nam się robi, więc będzie trzeba się przespać, jak odblokujemy sobie ten wiatrak. To się bardzo dobrze składa. I stąd będzie fajna baza wypadowa do tej miejscówki GRE, której wam jeszcze nie pokazywałem. Wow, jojojojo! Dobrze, tu są worki. Źle skoczyłem. Bo strefy GRE też robimy nocą i jest to jedna z miejscówek pobocznych, a tak jak mówię, chcę wam pokazać możliwie jak najwięcej rzeczy w tej grze. Więc też będę chciał się tam prędzej czy później udać, a to wymaga jednak posiadanie jakiejś fajnej bazy wypadowej, a przecież jest to tylko 90 metrów, to możemy tam dotrzeć w nocy dość bezpiecznie z tego oto miejsca. I oto wiatrak odpalony. Jest to ziemia niczyja, więc aktualnie żadna baza się tu nie pojawi, dopóki jakaś frakcja nie przejmie tego terenu. Dobra. A ja... Kurde. Chciałbym jakoś bezpiecznie zejść.
I co, nie mamy już apteczek z tego co widzę. Więc wytwórzmy sobie ze 3. Tego miodu też nie mam jakieś specjalnie dużo. Ja muszę zacząć te apteczki bardziej szanować, bo... A i w momencie jak to powiedziałem, to straciłem pół HP. Brawo, dolar. Nie zmieniaj się. Idziemy się przekimać. Niepotrzebnie ją zużywałem w sumie, bo jak się przekimie, to odnowi mi cały zapas życia. Dokładnie. Iki mamy raz jeszcze, żeby sobie zresetować porę dnia na rano. Dzięki temu będziemy mogli sobie dalej podróżować na spokojnie i bez strachu, że zapadnie noc. Odkryty omroczny zaułek. Okej, okay, spoko. A zobaczmy, czy coś widać z tej... z tej perspektywy. Ale widzę, że nie. Aktualnie nie widzę nic, co by... Nie widzę nic, co by... co by można było sprawdzić. Ale patrzcie, tu coś jest na dole. Zobaczmy, konwój wojskowy. To sobie odhaczmy. Zawsze spoko. Ponownie ta sama piosenka. Dobra. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Oho, już widzę. Już widzę, gdzie ten pojemnik jest. A jest on tutaj w anomalii GR, kolejnej nocnej aktywności, gdzie możemy zdobyć inhibitory. Chociaż czekajcie, bo widzę, że jak idę, nie, w tą stronę jak idę, to się zmniejsza. Czyli będzie tu, w tym budyneczku. Skoro i tak nie mamy dostępu, to myślę, że się nie ma co tym zajmować. A jesteśmy już na miejscu, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie mieliśmy się udać. Wytrychów mamy dość, apteczki sobie zrobiłem. Mam je odhaczone, mam. Widzę sporo zarażonych na dole. Ale jeszcze rozejrzymy się tu. W razie czego lepiej mieć zabezpieczone wyjście, plus są tu jakieś zasoby, które możemy zebrać, więc oczywiście zbieramy. Zostaw to moje! To nie jest śmieszne, do cholery! Fakt, posrane miejsce. No, delikatnie mówiąc. Dobra, musimy znaleźć jakieś zejście na dół. Czy tędy się da? To jest dobre pytanie. Tu mamy kibelek i w kibelku nic nie ma. Ale tu jest, patrzcie. Teraz wejście do góry. Co my tu mamy? O, proszę. Dwa inhibitory, świetnie. Potrzebujemy już tylko jednego, żeby zwiększyć sobie poziom. Tu nic nie ma w tej części budynku. No dobra, tylko dzieciaki. A zobaczmy sobie jeszcze mural. Czekajcie, on jest tutaj. Tak to wygląda. Przedmiot korekcjonerski. Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. No, czyli rymowanka. W sumie mural nazywa się kołysanka. Jak chcecie, możecie sobie zapauzować i przeczytać, jak was to interesuje. Nie jest to nic istotnego dla fabuły ani świata, więc nie będę czytał całości. Hej, dzieciaki. Szukam kobiety o imieniu Maja. Co was śmieszy? Maja nie jest kobietą. To tylko dziewczyna.
Zaraz, to ty próbowałaś sprzedać Hubertowi bronię speku? Tak, ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Jak zdobyłaś broń stróża prawa? Znaleźliśmy ją. Szwendaliśmy się razem i trafiliśmy na trupa. Zdarza się. Był zabity na śmierć. Przeszukaliśmy go. A ja zabrałam to mosiężne coś, bo pomyślałam, że ktoś sypnie za to groszem. Maja, muszę mieć tę broń. To bardzo ważne. Mam tak po prostu oddać ci tego mosiężnego Cosia? Odwaliło ci? Ten coś tak naprawdę nazywa się Łazarz i należał do ważnego SPK. Jeśli go nie oddamy, będziemy mieć wojnę. Pomożesz nam znaleźć mordercę. No dobra, dam ci to głupie coś, ale za 500. To sporo pieniędzy. No raczej, życie jest cholernie drogie. Muszę mieć na wodę i na marker dla mojego brata. Kończy 12 lat. Mogę ci dać 10. Więcej nie dostaniesz. Stoi. I tak nikt nie chciał tego kupić. No i proszę. Mamy Łazarza. Czy ja mogę tej broni używać? To jest dobre pytanie. Albo czy jest w ekwipunku chociaż? Czy mogę sobie ją podejrzeć? Niestety nie. Mam Łazarza. I super. Zanieś go do Aitora. To będzie idealny prezent urodzinowy. Choć nie wiem, kiedy ten Fiut się urodził. Będę przy stacji metra. Okej. Dobra, więc ruszamy do Aitora. Kawałek drogi to jest, więc trochę sobie pobiegamy. A nuż trafimy na coś ciekawego. Ja pierdolę. O nic się nie martwcie. Po prostu mnie wypuśćcie. Czy to jakieś jaja? Co to w ogóle jest? Co my tu ma? Coś mi tu nie pasuje. Chciałbym uratować tego chłopa. Wow, ale siadł krytyk. Wow. Kurde, i teraz zwabił mi tu zarażonych. A w ogóle wbiliśmy ten drugi poziom? Jeszcze nie. Nice. Ładnie siadło. Ale odlatują, patrzcie. Świetne to jest. Przeszukajmy tu kolegów. Już cię ratuję, stary. O, widzę, że Espek, żołnierz. Nie ma za co, stary, nie ma za co. I dostaliśmy wspomagacz odporności, więc spoko. Tej aktywności chyba też wam jeszcze nie pokazywałem. Z ratowaniem więźnia. Tam nie chcemy iść. Bardzo nie chcemy. A taką włócznię możemy sobie na przykład rzucić w zarażonego i ciach. Fajna broń, ale jednorazowa. Nie możemy jej niestety za bardzo brać z miejsca, w którym ona leży. Aczkolwiek zadaje chyba 120 obrażeń, jak się nie mylę. Więc całkiem sensownie. I patrzcie, tu też coś mamy. Jakieś dwa znaki zapytania. Aha, to są te znaki pod ziemią, których i tak nie możemy odkryć. Zwykły ocaleniec. Już teraz nie atakuję wszystkiego, co żyje, bo parę razy sfailowałem i zdarzyło mi się zaatakować po prostu niewinną osobę. Mamy mroczny zaułek, okej. Okay.
przy okazji zahaczymy o tę nową bazę SP-ków, która się tutaj pojawiła. No ale rozumiem, czemu broń jest do odebrania tylko raz na 5 godzin rozgrywki. Chociaż jest całkiem wytrzymała, więc myślę, że jeszcze jej trochę poużywamy. Przynajmniej do czasu, aż nie znajdziemy czegoś lepszego. I mamy nowe zadania, z tego co widzę. A czy jest tutaj jakiś handlarz? Raczej nie. Otwórzmy sobie to. I co my tu mamy? Złom, szmata i solidne ochraniacze. Jakiś problem? Problem? Pielgrzymie, musisz mi pomóc. Jestem w dupie, głębokiej dupie. Jak mi nie pomożesz, ten łysy zbir, mój wuj, mnie spierze. A dłonie ma jak dwie żeliwne patelnie. Jak mi przywalił ostatnio, miałem na czole guza wielkości rogu, jak jebany nosorożec. Wyrósł mi w kolorach tęczy, wiesz? No, ten róg. Co zrobiłeś, że twój wuj się na ciebie wkurzył? Jeszcze nic, ale zaraz zrobię. Chciałem się chwilę zdrzemnąć jak normalny człowiek, a tu jeb. Zasnąłem jak żaba zimą na mokradłach. Najgorsze, że kiełbasa niedługo będzie całkiem zgniła. W obecnych czasach marnowanie jedzenia to zbrodnia. To całkiem dobre żarcie. Ale szybko łapiecie sraka. Jak się to zje w ciągu godziny, nikomu nic nie będzie. No, może ktoś pobiegnie do Kleopa. Lepsze to niż głód. W końcu od sraki jeszcze nikt nie przestał być głodny, nie? Ale za 3 godziny dupska wszystkich eksplodują jak gejzery. Później złapie ich żyganie. Wuj mnie za to zajebie, a reszta rzuci zwłoki zarażonym na pożarcie. Sam bym im zaniósł to żarcie, ale muszę jeszcze przygotować wędzarnię. Jak to się nie uda, no wiesz już, co się stanie. Pokaż, gdzie mam iść. Jezu, nawet nie wiesz, jakie to dla mnie ważne. Zgarnij jedzenie ze stołu i jak najszybciej dostarcz je na miejsce. Poprawię się trochę. To jest wyzwanie. Wyzwanie parkurowe. Kolejny wspaniały dzień dla stróżów. Jeszcze wam tego nie pokazywałem, więc zróbmy je sobie. To zajmie kilka minut, a... jest to zawsze coś nowego, co wam mogę pokazać, nie? Wyzwań jeszcze nie robiliśmy. To jest wyzwanie parkurowe i polega ono na bieganiu od punktu A do punktu B i dostarczaniu żarcia na czas, akurat te konkretne wyzwanie. Tych wyzwań jest całkiem sporo w Dynglecie. Wszystkich wam raczej nie pokażę, bo zajęłoby to za dużo czasu. Aczkolwiek, że pierwszy raz to robimy, to myślę, że jest to nawet dobry pomysł, żeby spróbować to zrobić. A przy okazji zawsze troszkę punktów doświadczenia wpada. Lecimy teraz tutaj. Mamy punkt trzeci. Teraz tam i potem do ostatniego punktu, który jest dość mocno oddalony jednak. Dobra, udało się i teraz lecimy do ostatniego punktu i wyzwanie będzie skończone. Zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć w tamte miejsce, w tą minutę, która nam została. I wtedy oczywiście tym lepszy czas uzyskamy, tym lepszą dostajemy gwiazdkę, tym lepsze dostajemy nagrody w postaci expa. Dobra, mamy 30 sekund.
Więc nie wiem, czy... Nie jestem pewny, czy zdążę. Ale powinienem zdążyć na luzie i udało się na złoto, o dziwo. Udało mi się zrobić za pierwszym podejściem. 2.15, 2.30 było wymagane na złote. 517 punktów parkouru. I możemy odblokować nową umiejętność. Udało ci się osiągnąć drugą rangę poprzez podniesienie poziomu parkouru i walki. Zajrzyj do dziennika i na mapę, by znaleźć nowe zadanie i aktywności odpowiadające twojej randze. W skrzyniach u handlarzy szukaj nowej broni i nowego ubioru rangi drugiej. Okej, czyli mamy awans. Ukończ drzewko umiejętności walki i parkouru, by odblokować dostępne do legendarnych ulepszeń na poziomach legendy. Czekam na ciebie umiejętności, premie i nagrody. Dobra, czyli skoro mamy tutaj poziom... Aktywne lądowanie. Zmniejsza obrażenia odnoszone przy upadku, to jest spoko. Szybka wspinaczka, to jest też bardzo fajne. To też. Daleki skok. Wykorzystaj przeszkodę, by się odbić. Ten, to mi się podoba. Przytrzymaj shift, aby chwilowo przyspieszyć. I też w to bym sobie poszedł. Zwiększyło nam się też HP i stamina o 20 punktów. Zobaczmy, co nam powie teraz. Jesteś zajebisty. Wiem, że zdążyłeś na czas. Spotkałem gościa, który zjadł kanapkę z kiełbasą i... Masz chwileczkę? Mam kolejną partię kiełbasy przedsraniowej. A ty już, wiesz, nie śpieszy mi się tak jak ostatnio, ale w taką pogodę naprawdę trzeba uważać z jedzeniem. Im szybciej wpadnie do brzucha, tym lepiej dla wszystkich. No i tu możemy takie wyzwanie powtórzyć. Aktywności, wyzwania, o. Tu widzicie, możemy... To jest wyzwanie powtarzalne, ale teraz już nie dostaniemy nagrody, więc nie opłaca się go robić. Można je robić, żeby pobijać swoje rekordy czasowe. 27 kroków prosto, potem 16 stopni i w lewo. Wszystko gra? Cholera, przez ciebie się zgubiłem. Jeszcze raz. Torba jest tam, 13 kroków od wejścia, 27... Chwila, wtedy wpadli dwaj zainfekowani. Niech to. Nigdy jej nie znajdę. Czego? Płyty mojego ojca. Od niej zależy przyszłość ludzkości. Przyszłość ludzkości? Mhm. Tak mówi mój ojciec. Stellan Borg był profesorem kosmologii. Tu, na uczelni. Nie kojarzysz go? Napisał sławną pracę. Kosmologia wirusologii. Bardzo błyskotliwa rzecz. Co jest na tej płycie? Nie wiem. Ojciec zostawił ją w plecaku, torbie. Sam nie wiem. Nie sprawdziłem wszystkiego. Byłem 13 kroków od mieszkania, gdy wpadli dwaj zainfekowani. Nie, czekaj. Trzej. Potrzebujesz mojej pomocy? Pomożesz mi? Bo ja nie dam rady. Znaczy się, mógłbym spróbować. Ale trzech zarażonych to za dużo. Zabiją mnie. Zapewne. Dobra, no to słuchaj. Płyta jest w torbie mojego ojca. Albo plecaku. A torba lub plecak jest w naszym mieszkaniu przy Bell Tower Road 116. To na zachód od Horseshoe przy Meatpacking Square. I pamiętaj, losy ludzkości mogą zależeć od tego, czy odzyskasz tę płytę. Oczywiście ojciec ci zapłaci, kiedy mu ją przyniesiesz. Będzie czekał pod kościołem. A, jasne. A, mała rada. Poczekaj na zmierzch. Wtedy wyłażą na zewnątrz. Za dnia jest ich tam od cholery. 5 w korytarzu, potem... Okej, dobra, i tu powtarzalna kwestia. Lecimy teraz tutaj. Czyli mieliśmy... mamy nowe zadanie poboczne. Na jedynkę. W sensie na poziom pierwszy, więc spokojnie powinniśmy dać radę je zrobić. Ale lecimy do Aitora, żeby... Czyli nie pamiętasz, kiedy to się stało. Żeby jeszcze w tym odcinku dostarczyć mu Łazarza i zobaczyć,
czy nas przepuści teraz do centrum. Ale nim to zrobimy, jeszcze szybko udamy się do handlarza. Czołem, obywatelu. Witam w centrum dowodzenia SP w Old Villedorf. Rozejrzyj się. O tak, ma już broń poziomu drugiego. Patrzcie, złote zbroje na drugim poziomie. Punkty doświadczenia z walki. Obrażenia broń jednoręczna. To jest fajne. I te spodnie sobie jesteś weźmiemy. Fanem sprzętu SP, co? Oczywiście zmieniamy, bo jednak walczymy teraz częściej bronią jednoręczną. To nas jakoś nie interesuje, bo aktualnie... czekajcie, patrzę, to jest lepsze. Bo aktualnie i tak używamy tego baseballa naszego. I idziemy do Aitora. Serio? Wkurza mnie, gdy dzieje się coś takiego. Masz ochotę na warcaby? Pielgrzym wrócił. Oby nie z pustymi rękami. Znalazłem Łazarza. Niech mnie. Miałem rację, że otworzysz zatrzaśnięte drzwi. A gdzie skurwiel, który go miał? Na Meatpacking Square. Chyba go nie puściłeś. To mógł być zabójca. Miała go jakaś dziewczynka, może 10-letnia. Nie zabiła go, ograbiła zwłoki. Później do tego wrócimy. Zostaw nas. Masz na ramieniu cały gwiazdozbiór. Pokazują stopień. Kiedy zaczęło brakować surowców, tatuaże zastąpiły medale. Oddają naszą hierarchię. Jak w więzieniu? Więzienie, wojsko, jeden pies. Wszędzie panuje hierarchia. Zrobiłem, co chciałeś. Twoja kolej. Wpuść mnie do centrum. Otwarcie tunelu do Central Loop nie zależy ode mnie, pielgrzymie. Dowództwo chce, żebym znalazł zabójcę. Aitor, obiecałeś! Ochłoń, pielgrzymie. Ja dotrzymuję słowa. Najpierw weź to. Dowód wdzięczności. Aitor, muszę dotrzeć do centrum. Rozumiesz? Szukasz kogoś, zgadza się? Też chcę się dostać do Central Loop. Mam tam rodzinę i dzieci. Stąd nie dam rady ich ochronić. Tunel będzie otwarty, jak znajdę zabójcę. Jasne? Możesz mi pomóc? Albo poczekać, aż sam go namierzę. Na ostrzach Łazarza widzę ślady krwi. Lukas przed śmiercią zranił mordercę. Skurwiel ma teraz paskudną ranę. Znajdź go dla mnie. Pomożesz nie tylko mnie, ale i samemu sobie. Dobrze. Masz jakichś podejrzanych? Komendanta zamordowano na bazarze. To musiał być ktoś stamtąd. Mieszkańcy bazaru to prości ludzie. Dlaczego mieliby ryzykować? Właśnie dlatego chcę odkryć prawdę, zanim dostanę rozkaz użycia siły. Poza tym, pozory czasami mylą. Chcą się nas pozbyć. Sądzą, że anarchia jest kluczem do nowego świata. O, anarchii teraz pod dostatkiem. Karl to świętojebliwy kanciarz, który poddaje ludzi praniu mózgu. Mówi, że wszyscy są równi, ale to bzdura. Nie można być dowódcą, jednocześnie równać się z innymi. Spróbuję znaleźć zabójcę. Świetnie. To twoja przepustka do centrum. Wracaj na bazar. Powinienem coś wiedzieć, zanim pójdę? Właściwie to tak. Ale to zajebiście ściśle tajne. Nie możesz pisnąć ani słówka. Brzmi poważnie. Ten, kto zabił Lukasa, wziął sobie trofeum. Jego tatuaż. Wyciął mu go z ramienia. Pocięli jego zwłoki? Kurwa, to już chore. Jeszcze jak. Gdyby ludzie się o tym dowiedzieli, całkiem by im odwaliło. I rozpętałaby się wojna. Tak więc, jeżeli znajdziesz to małe... trofeum... znajdziesz też chorego pojeba, który zabił Lukasa. Jasne. No to ruszam.
Okej, okay, to mamy kolejny trop. Niestety Aitor nas nie wpuścił do centrum. I dał nam broń, która jest średnia. Ale niech będzie. Dobrego dnia. Aiden, żyjesz? Martwiłeś się o mnie. Wiadomo, wiążę z tobą duże nadzieje. Czekam. Czekam na zewnątrz, okej. Okay. To nasz największy wróg. Tylko gdzie czekasz, Hakon? Bo szczerze mówiąc, to cię nie widzę. A tu jesteś, patrzcie. Aitor chce, bym znalazł mordercę Lukasa. Tylko wtedy wpuści mnie do centrum. Wyręcza się tobą? To było do przewidzenia. Radził zacząć od bazaru. Nie głupie. Bazarianie nie znoszą espeków. Na bazarze liczą się dwie osoby. Jedna to Karl, ten kaznodzieja. To wiem. A ta druga? Sophie, jego prawa ręka. Temperuje co bardziej niepokorne duszyczki. Pomaga zachować kontrolę. Jest też cwaniak, miejscowy gangster. Dużo wie o tym, co i jak. I o bandytach Joe'ego. Ale oni boją się SP. Dobra, pogadam z Sophie, ty zajmij się Karlem. Chyba, że wolisz dziewczynę. Sophie? Nie jest w moim typie. A jaka jest uparta, rany. Zobaczysz. Dobra. Muszę skołować sobie nową broń ze zbrojowni. Czyli mamy to zadanie, powiedzmy, w nowym punkcie kulminacyjnym. A ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę, zostawcie suba na kanale i trzymajcie się, kochani. Do następnego. Hejka!